Barbie! Barbie, gdzie jesteś? O rany, już dawno powinna być na miejscu. Barbie! Oj, miejmy nadzieję, że nic złego się nie stało i że zaraz się tutaj pojawi. Barbie! Dlaczego się do mnie nie odzywasz? Oj, cześć Teresa, bo mówię ci, jestem tak zestresowana. Brzuch mnie boli, głowa mnie boli, kręci mi się w głowie. No wiesz, kochana, nic dziwnego. To po prostu stres. Dzisiaj przed tobą ważny występ. No właśnie i ja chyba nie dam rady, ja zrezygnuję. Mówię ci, to będzie klapa, obciach, bez sensu. Nie poradzę sobie. Barbie, przecież nikt inny jak ty potrafi robić takie sztuczki konno. Daj spokój. Nie bez powodu jesteś najlepszą księżniczką, która powozi konno. No ja wiem, ale spójrz. Nie tylko ja się tak stresuję. Mój koń również. Wiesz co? Ona od 2 dni nie ma apetytu. Stresuje się. Nie miała ochoty na ćwiczenia. Więc to będzie totalna klapa. Dobra, przestań Barbie, bo widzę, że muszę zastosować drastyczne metody. Skakuj w tej chwili na tego konia. Już, Barbie, chodź tu. Przestań, bo im więcej gadasz, tym bardziej się rozmyślisz. A twój piękny koń jest idealnie przygotowany do tego koncertu i do tego wielkiego występu. Będzie śpiewanie, tańczenie i wszystko, o czym tylko można zamarzyć. Nie chcę cię stresować, ale dosłownie za 3 minutki jest twój występ. Będę za ciebie trzymać kciuki. Wiem, że wszystko się uda. Pamiętasz repertuar? Pamiętasz? Koncert będzie okej. Muzyka na żywo. Twój koń na pewno sobie poradzi. Oj, dzięki Teresa. Gdyby nie ty, chyba bym zrezygnowała. Taka przyjaciółka to prawdziwy skarb. A teraz uwaga, uwaga. Na scenę wkroczyła księżniczka Barbie wraz ze swoim wspaniałym koniem. Dziewczyny na pewno są już gotowe na występ. Witam serdecznie wszystkich moich fanów. Jesteście gotowi? To zaczynajmy! Barbie! 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 Kochana, pamiętaj, jesteś najlepsza! Barbie! Barbie! Jeszcze! Barbie, pokaż czadu! Kochani, na trybunach zrobiło się gorąco. Publiczność jest zachwycona tym występem. Barbie i jej koń po prostu są fantastyczni. No to może niech spełni się wasze marzenie. I poprosimy o jeszcze trochę występu. Ojej, ja dziękuję bardzo za te oklaski. Myślę, że na pewno damy radę i razem coś zatańczymy. Thank you.
Dziękuję Ci, kochana. Dałaś radę. Wspaniale. Zapamiętałaś cały repertuar. A gdy tylko usłyszałaś muzykę, to Twoje kopyta ruszyły w taniec. Byłaś fantastyczna. Oj, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze Ci mało tańców? O rany! Ty nigdy nie tracisz energii. Jak to dobrze, że otaczam się takimi przyjaciółmi. Teresa, mój wspaniały koń, bo bez nich na pewno bym dzisiaj nie wystąpiła. Barbie! O rany! Ty byłaś boska! Pozwól, że Cię wytulę i wycałuję. O rany, przesuń się. I Ciebie też. O rany, Barbie! Tłumy szaleją. Jak nic! Jesteś zwycięzcą! Wiesz co, Teresa? Nie chce mi się być już tutaj dłużej. Ach, mam już dosyć. Jestem zmęczona i mega głodna. Idziemy stąd? Chodź, urwiemy się do jakiejś pizzerii. Och, albo na jakiś przepyszny deser. No ale Barbie, no jak to? Przecież niedługo ogłoszą wyniki. Może będziesz pierwsza? A nagroda, a puchar, a odznaczenie? Nie wolno tak sobie uciekać. Kompletnie mi na tym nie zależy. Cieszyłam się z występu. I to, że mam takich przyjaciół, a nagrody, jeszcze nie raz je zdobędę. Poza tym, gdy będę pierwsza, to na pewno wyślą mi puchar pocztą. O rany, Barbie. Niektóre osoby by czekały, aby wejść na podium. Czekałyby na tę wieczną chwałę, oklaski, ale nie ty. Twoje serce jest zbyt dobre. W takim razie, w ramach nagrody, zapraszam Cię na przepyszną pizzę. Pepperoni! No i oczywiście Ciebie, koniku. No, może nie na pizzę, ale na koszyk przepysznych jabłek i przepysznych truskaweczek. Thank you.